Dobra, jesteśmy na początku. Mamy pierwszą postać. Tutaj idealnie nam się początek układa pod Ocean i Mage, czyli czarodziejów. I może w tym kierunku pójdziemy, skoro na samym początku już się udało tutaj trafić. W ten sposób to warto spróbować. Dosyć silna drużyna na tych początkowych poziomach. Co my tutaj możemy? Nie bardzo mamy, co by nam tu pasowało. Teoretycznie może być Soraka. No, chyba ją sobie weźmiemy. Na wszelki wypadek, bo tutaj jeśli mamy magów, to później dobry jest do tankowania Amumu i do damage'a. Amumu przede wszystkim bardzo dobry jest. Ale jeśli nie uda się go trafić, to Soraka jest jak gdyby w zastępstwie. Więc tak sobie na początek mogę ją tutaj wziąć. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Póki co, jako początkujący gracz, bardziej zwracam uwagę na bohaterów, troszkę mniej na itemy, których jeszcze do końca nie opanowałem. I staram się po prostu dobrze dobrać drużynę. Patrzymy, co tutaj mamy. Nic nie mamy, co by nam pasowało. I chyba sobie tak zostawimy. Tu jest 10 złota uzbieranych, więc jest jedna tutaj góra złota już. Dzięki temu mamy plus 1 interest w złocie i trochę więcej tego będzie przybywało, więc sprawdzimy, spróbujemy w ten sposób. Spróbujemy naprawdę. Tu też jest właśnie dobre połączenie Mountain, jest Talia, a później jest jeszcze druga postać, czyli Melbite. I oni wtedy dają dobrą tarczę, jeśli trafi na odpowiedniego bohatera, to naprawdę mocno pomaga. I tutaj zacząłem mówić, że Ocean's Mage dobrzy są na początku, chodzi mi tutaj o poziom w rankingu, czyli jeśli jest Iron, Brąz albo początki Silver, to całkiem nieźle to zestawienie sobie radzi. Nie wiem jak później, bo jeszcze nie dotarłem, natomiast w early game na początku gry często tutaj dostaję baty tym zestawieniem i jestem gdzieś na dole i dopiero później udaje mi się piąć do góry w miarę tego, jak tutaj udaje się bohaterów dobrać, no więc zobaczymy sobie. Tak naprawdę mam prawie całą podstawę. Vladimir, Syndra, Talia, Thresh i jeszcze Natilius tutaj jako tank by nam posłużył. Warden w połączeniu z Threshem. I byśmy mieli cały początkowy zestaw. A później już polowanie na dalsze postacie. Na Branda dla damage'u, na Amumu dla damage'u. Malphite, żeby tankować. Całe zestawienie. Na początku to wiem, tu nie ma opcji. Jeśli nie trafię tutaj zaraz szybko którejś postaci dwugwiazdkowej, to jestem gdzieś na dole zawsze. Nigdy nie udało mi się tutaj magami z oceanu, nazwijmy to po polsku, być wysoko od samego początku. Niestety nigdy mi się nie udało. I nie wiem właśnie, czy tu kręcić. Jeszcze chyba nie. Jeszcze poczekamy, zobaczymy, co tutaj będzie do dobrania za przedmioty i za bohater. Oczywiście jeśli idziemy w magów, to warto tutaj pomyśleć o różdżce i o łzie, czyli o przedmiotach na magię i na manę. Więc będziemy próbować w ten sposób dobierać tutaj postać, jak dojdzie ta runda, w której mamy wybór. Mamy wybór. Będziemy nisko, więc w miarę szybko będziemy mogli zdecydować. Może uda się dorwać coś dobrego. Różdżka łza albo szpatuła. Na początku szpatułę też się przyda. Wziąć. O, i będę pierwszy w wyborze, więc może uda się coś dobrego złapać. Także zobaczymy.
Na początku zbieram złoto. Dobra, mamy różdżkę i łzę tak naprawdę tylko. Weźmiemy sobie łzę. Weźmiemy sobie łzę, co prawda jest streszem, treszem, którego mamy. Jeszcze Natilius też był, ale tutaj bardziej pod przedmioty trzeba patrzeć, jeśli chodzi o tą rundę dodatkową, gdzie wybiera się postacie i przedmioty. Wiadomo, idealnie jest, gdy pasuje i przedmiot, i postać. Czyli na przykład, jeśli tutaj byłby Brand z tą łezką magiczną, która daje many, no to by było idealnie, bo ten przedmiot mu się mocno przydaje. Póki co sobie zamienimy, żeby było trochę więcej many. Już patrzymy, co dalej. A zaraz spróbuję zakręcić. Przydałoby się troszkę wzmocnić, żeby zbyt mocno nie dostać na początku. Dobra, i tak zostawimy na początku. I teraz tak, przypominam, że to są filmy początkującego gracza dla początkujących graczy, więc prawdopodobnie fajerwerków tutaj wielkich nie będzie, ale są podstawy. Są podstawy, pokazuję, jak dobierać postacie, jak zarabiać pieniądze, jak dobrze sobie tu po prostu poplanować grę. I póki co mówię, nie wygląda to zbyt dobrze, jestem na dole, ale akurat poszedłem w taką kompozycję bohaterów, że początki są ciężkie, tym bardziej, że nie mam tutaj dwóch gwiazdkowych żadnych. To tym bardziej jest ciężko. Dwóch gwiazdkowych, czyli jeśli mamy trzech bohaterów takich samych, tu mamy dwie soraki, trzecia soraka by była, to robi się z tego jeden większy bohater, nazwijmy to, dwugwiazdkowy po prostu. I zaraz może nam się uda coś trafić. Jeszcze jedną kolejkę wstrzymam się w ogóle z rolowaniem całkowicie. Z rolowaniem w sensie mam na myśli tutaj refresh, czyli za 2 złota odświeżam sobie bohaterów tu na dole. I no, w ten sposób, żeby znaleźć po prostu bohaterów, których chcę, które są mi potrzebni. No i dobra, i patrzymy, co się będzie działo. Tutaj przeciwnik ma predatorów. Całkiem mocną ekipę. 4 predatorów, każdy dostaje bonus, więc na początku mocny skład. Jak widać, jest tutaj drugi. No dobra. A teraz czas, żebyśmy my coś pomyśleli. Ok, będzie dwugwiazdkowy Thresh. Będzie dwugwiazdkowy Vladimir. To już duża pomoc. Jeszcze raz sobie odświeżymy. Italia dwugwiazdkowa, czyli jak gdyby w jednej rundzie nam się tutaj spory upgrade przytrafił. Tutaj też, tak jak widzisz, mam 5 przegranych z rzędu, sporo, ale za to plus 2 złota na kolejkę dostaję. Także tutaj jest w sumie 10 złota na kolejkę. 5 po prostu z urzędu się należy co kolejkę. Plus 3 mam za interest, czyli za uzbieranie tutaj 30 złota. 40 i 50 będzie plus 5. No i lose strike plus 2. Lose strike plus 2. Dobra, tutaj przed chwilą Talia odpaliła 2 razy ulti, bo to jest właśnie bonus magów. Mają 50% szans na podwójne rzucenie ulti. Och, mamy różdżkę, czyli całkiem nieźle. Dobra, jak my to teraz zrobimy? Spróbuję odświeżyć, zobaczyć, czy ktoś nasz. Nie, no to zostawię 40 zł. Jeszcze jedna moneta została. Dobra, i póki co jesteśmy tak rozstawieni. I zaraz będzie trzeba się już zbroić. Mocno, żeby tutaj nie spaść poniżej połowy życia, poniżej 50 punktów, bo później będzie bardzo ciężko, no ale póki co.
jest nieźle. Znaczy nieźle, no przegrywam 5 kolejek, więc... Ale jeśli chodzi o dobór postaci, ten podstawowy jest. Jak jeszcze nam by się tutaj trafił Natilius w przyszłej kolejce, to był też, byłby też bonus do armoru dla tanków, więc też dobrze. No i tu się chyba nie uda. Dokładnie, minimalnie zabrakło, ale już widać, że nie odstaje tak mocno. Już powoli nadrabiamy, dobra. Teraz kogoś będzie trzeba wstawić. Póki co wstawimy sobie Sorakę na początek. Ale musimy poszukać postaci. Zakręcę sobie, mimo że tutaj 50 stracę. Dobra, czyli nie Sorakę, póki co jeszcze na razie sobie ustawimy tak. O właśnie, tu też jest więcej many dzięki temu. A mana bardzo magom potrzebna, także żebyśmy tutaj jak najczęściej mocno uderzali. Potrzeba więcej many. Tu akurat widzę, że mocna ekipa naprzeciwko. I jeszcze się nie uda. Jeszcze się nie uda, jeszcze nie będę się piął do góry. Chociaż to też nie jest źle, nie jest źle. Mamy tutaj plus 3 za loose strike. Więc sporo złota będziemy dostawać. No i tu jeszcze mamy rundę wybierania bohaterów i przedmiotów. I wtedy już będzie trzeba mocniej działać. Dobra. Różdżka nam potrzebna będzie później. To nie. Dobra, póki co nic mądrego tutaj nie wyczaruję. Ok, czyli czekamy. Tu mocna ekipa. To nie będzie łatwo mi tutaj. Nie będzie łatwo, ale zobaczymy. Mamy już Wardenów, mamy magów, mamy Ocean. Więc może powoli zaczniemy się odbijać od dna właśnie. Zobaczymy. To niby nie dużo zabrakło, ale zamiast tutaj wykończyć tą dwójkę, to poszło wszystko w tanka i się nie udało. Także już teraz się zbroimy. Co my tutaj mamy? Jest Brand, ale jest też szpatuła. I chyba wezmę szpatułę. Można też było wziąć łzę. Różdżkę wiadomo, ale wezmę szpatułę. Nie wiem, czy dotrwam, czy to nie za późno w sumie. Mam niezbyt dużo życia, a dwie szpatuły to dodatkowy zawodnik na planszy, który mocno by się przydał po prostu. Dobra, może zostać szpatuła na Wladimirze, bo mu jakichś wielkich przedmiotów nie będę dawał. Więc tam mu drugą dołożymy w razie co. No i już będziemy kręcić, szukać naszych bohaterów. Dobra. Nadal niestety nie idzie zbyt dobrze. Znowu brakuje troszeczkę. Ale już jest dużo złota, więc mam nadzieję, że zacznę teraz trafiać. I będziemy się porządnie zbroić. Póki co nic.
nie wchodzi. Ile tu potrzebuję? 16 do poziomu, więc nie wiem, czy w przyszłej kolejce sobie nie podniosę. Jeśli tu przegramy, to będę miał chwilę wytchnienia na minionkach. Będą wilki. Więc... okej. Dobra, aż teraz widzę troszeczkę wytchnienia. Mocna ekipa była na początku, ale jak widać ostro wtedy na początku z tym graczem dostałem, on był na drugim miejscu, ale teraz już ja przeważam po prostu, no taka inwestycja. Tak to czasem jest, niektóre ekipy są mocniejsze na początku, niektóre w late game, czyli później. Talia trzygwiazdkowa. Zawsze coś. Zawsze coś. Jeśli nam tu nie będą wpadać postacie, a potrzebujemy Malpaita, Amumu, Branda na samym końcu nami. No bo zobaczymy, jakie przedmioty tu nam spadły. Trochę złota. Zaraz przedmioty już sobie rozdzielimy. Podniesiemy sobie ten poziom. Wpuszczę co pod co. Tak zrobimy sobie. Jest ok. No dobra, i polujemy dalej, polujemy dalej. Póki co wpuściłem Thresha tutaj, bo Sorakę chciałbym mieć chociaż dwugwiazdkową, żeby wpuścić. Ale póki co tak sobie Thresh tutaj będzie działał. Będziemy mieli podwójną tarczę od jednego i od drugiego Thresha. Więc może nam to pomoże akurat tutaj na tej fazie gry, tym bardziej, że życia mam nie za dużo. Okej. Zobaczymy, powinno się udać tutaj. Okej. Dobrze, dobrze jest, on jest Malpaits. No dobra, to chyba od razu podmienimy. Zobaczymy, jak będzie w tym układzie. Mamy tu teraz Mountain, więc tą dodatkową tarczę. Aż Soraka jest. Dobra, Soraka też by nam się już tu przydała. Tylko nie mam kogo wyrzucić. Na Tillisa mam jednogwiazdkowego, ale stracę to. A to jest bardzo, bardzo mi tu przy magach potrzebne. Więc albo muszę czekać na kolejny level, jeśli będę się trzymał, jeśli nie zacznę nagle przegrywać, bo już mam dwie zwycięstwa z rzędu i idzie coraz lepiej. Tutaj też już trzecie zwycięstwo z rzędu, więc coraz lepiej idzie. To jeśli nie zacznę nagle tutaj przegrywać, to jeszcze będę czekał sobie spokojnie na poziom. A jak zacznę nagle przegrywać, to podleveluję i wpuszczę, Sorakę po prostu. Dodatkową postać. O, tutaj... dwugwiazdkowy Malpait też by zrobił robotę. Dobra, i trzeba się zastanowić nad przedmiotami teraz. Gdzieś je trzeba rozdysponować. Dobra, no idzie coraz lepiej, idzie coraz lepiej. Teraz
będzie runda ze zwierzakami, więc temy jeszcze chyba właśnie na sekundę zostawię, bo zależy co nam tutaj wypadnie, może się ułożyło, uda ułożyć coś bardziej przydatnego. Jest szpatuła, nawet dwie, więc może uda się jeszcze Wladimir ze szpatułą, byłoby idealnie. Tylko muszę się doczekać do tego. Tak jest. Dobrze, jest idealnie. Jest też nami tutaj. Bardzo przydatna by mi była. Są łezki też bardzo przydatne. Ale mimo wszystko szpatuła to jest dodatkowy człowiek na planszy, dodatkowy bohater na planszy, więc będzie druga szpatuła, także puścimy sobie na przykład teraz Sorakę albo inną postać, która będzie odpowiednia. Dobra, i chyba go... Aha, chyba, że się trafi. Zobaczymy. Nie trafił się. Dobra, no to zrobimy taki myk, żeby już móc to zrobić. Aj, nie zdążyłem kliknąć. No nic, w następnej rundzie wskoczy nam. Szkoda, bo tutaj zawsze pomoc by była dobra, ale widzę, że i tak trzymam się nieźle. Także powinno pójść na miękko, na spokojnie do przodu. I tak jak widzisz, mam 37 życia już od kilku kolejek. To jest piąte, 5 zwycięstw już z rzędu. Także na samym początku byłem na samym dole. Miałem pierwszeństwo w wyborze bohaterów przy rundach tych zapasowych, że tak powiem, między walkami. Miałem dużo złota od początku i mam cały czas. Wladimir tutaj. Dobra, Wladimir nam się przyda. Teraz będzie miał 3 gwiazdki, co by było bardzo dobre. No nic, tak musi być. Dobra, poukładajmy to sobie, żeby było lepiej widoczne, kogo nam brakuje. Jak widzisz, brakuje mi jednego Wladimira, żeby mieć 3-gwiazdkowego Wladimira, bo na placu jest 2-gwiazdkowy, tu jest 2-gwiazdkowy i po 3 kolejnych będzie 2-gwiazdkowy i tak samo z Threshem. Tu mam 2-gwiazdkowego, tu mam 2-gwiazdkowego i jednego mi brakuje, żeby był 3-gwiazdkowy, także za chwilę mogą być całkiem niezłe wzmocnienia, bo jak jeszcze wejdzie nam 3-gwiazdkowy Wladimir, 3-gwiazdkowy Thresh, Melpite tutaj dosłownie brakuje jednego do 2-gwiazdkowego. O, udało się nawet wygrać tą rundę. Myślałem, że się nie uda. Także bardzo nam by się przydał Thresh, Wladimir albo Melpite. Jest, mamy 2-gwiazdkowego. Więc tu idziemy w dobrą stronę. Thresh. 3-gwiazdkowy Thresh. Coś tutaj mu trzeba dać. Coś trzeba zrobić, jakiś przedmiot z tej łezki, którą miał. Okej, no i chwilę poczekamy, zobaczymy sobie, co tutaj będzie. Zrobiło nam się miejsca trochę więcej. Dobra, jest złoto. Dobra, mam nadzieję, że będę się dalej piął tutaj do góry. Może byśmy jeszcze zrobili sobie... Dobra, czekaj, poszukam tutaj. Najpierw i zaraz przedmioty sobie popodajemy. Soraka. Motivius, czyli idziemy w dobrym kierunku cały czas. Dobra, i teraz przedmioty. No trzeba coś tu podawać, coś tu porobić. Dobra, kto nam tu będzie tankował Melpite, więc to będzie dla Melpite'a, tylko co tu z tym stworzyć, z tą zbroją?
To by było ciekawe. No, chyba mu zrobimy w ten sposób. O, i przegrana runda. Niestety tu mi złota, przez to troszkę spadnie. No ale cóż, trzeba w ten sposób działać. W topy też się zdarzą. Chyba wszystkich wykupiłem moich, nikogo nie ma dosłownie. Dobra. Dobra, trzeba się chyba zbroić, nie ma na co czekać. Trudno, nie ma Amumu, nie ma Branda, więc wyposażamy tych, co mamy. Może nie wygram tej gry, ale będzie pewnie gdzieś się uda w górnej części, czyli w pierwszej czwórce, także punkty będą. Już dajemy. Tu miałem jakiś plan z demami, z różdżką, ale dałem z rozpędu ją Soracę i już plan strzelił, no ale zobaczymy. Natilius. No to zrobimy tak. Magic Resist. No dobra, damy. A my po prostu już wszystko rozdamy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Wyjdzie. Okej. Dobrze jest, dobrze jest. Awansowaliśmy tu do pierwszej trójki. Tu pewnie będzie ciężko. Ale tu już mają na wykończeniu są zawodnicy. Więc czwarte miejsce to są zawsze jakieś punkciki do przodu, a podium, pierwsze trzy miejsca, no to jest... Jest jeszcze lepiej, więc zobaczymy. Wardena, może bym wziął tą kamizelkę i miałbym czwartego Wardena. I dodatkowe. Tak zrobimy. Ta kamizelka, damy ją jakiemuś magowi i on też będzie Wardenem, więc będzie miał 300 armoru. 300% armoru więcej, tak? Nie dość, że wszyscy Wardeni, czyli moi tankowie, będą mocniejsi, to jeszcze ten mag dodatkowo też będzie mocny. Sprzedamy. I damy to... Komu to damy? Tu chyba damy Talii, bo jest trzygwiazdkowa. Mountain Mage. Dobra, Warden. Mamy Wardena kolejnego. No i szukamy. Jest Vladimir. Vladimir będzie trzygwiazdkowy. Super. Powoli, powoli układa się po naszej myśli to wszystko. Początek był bardzo ciężki, tak jak mówiłem, ale zobacz, co tutaj jest. Mountain złoty, czyli plus 1500 życia dla kogoś. Tutaj Ocean srebrny, plus 30 mana dla wszystkich. Wardeni mają 300 armoru więcej. Magowie mają 50% szans na rzucenie podwójnego ulti. Także tyle mam bonusów na chwilę obecną z doboru postaci. Także chyba nie zła ekipa. Tak mi się wydaje przynajmniej. Że na początek to jest naprawdę niezła ekipa i chyba powoli czas tutaj już wydać trochę więcej pieniędzy, no bo zostało nas tylko trzech, z czego ja mam najmniej życia, no więc chciałbym się tutaj już porządnie uzbroić i jeszcze spróbować powalczyć przynajmniej o drugie miejsce, przynajmniej o drugie miejsce. No, szybciutko tutaj zabijamy, tak, i lecimy dalej. Lecimy dalej. Całkiem nieźle. Mailpipe robi tutaj swoją robotę niesamowicie. Tankuje porządnie.
I chyba to przetrwamy. Przetrwamy to z graczem, który jest drugi, tak jak i na początku, co na początku z nim dostałem porządnie. Ale jak widać, cierpliwość robi swoje, dobór postaci dobry też robi swoje. Nie powiem, że bardzo dobrze mi tu podpasowały, bo nikt nie poszedł w magów, nikt nie poszedł w to ustawienie, bo tu jest taka zasada, że tych kart jest jakaś ograniczona ilość w talii. Jeśli na przykład ja idę w magów tylko, to mam większą szansę, że mi wypadną ci magowie tutaj w losowaniu i wtedy mogę ich wstawić. A jeśli dwóch innych graczy wyszło w magów, no to byłoby gorzej. Byłoby trudniej ich trafić, nie? Na przykład jeśli, nie wiem, ktoś tutaj, co odpadli, miał dwójka albo trójka, szła na przykład w berserkerów. No to było im bardzo ciężko uzbierać dwu-trzygwiazdkowe postacie, no i szybko odpadli, bo nie udało im się skompletować dobrej drużyny. Co my tu mamy za przedmiot? Dobra. Malpajt idzie tutaj na pierwszy ogień, więc będzie jeszcze spowalniał przeciwników, a ja szukam. Szukam Soraki, Natiliusa albo Syndry. Do trzech gwiazdek też. Niewiele brakuje, ale nie mogę trafić. Cały czas nic, cały czas nic. No dobra, jeszcze pokręcimy. Chociaż w sumie mógłbym tu zdobyć poziom. Ile mi brakuje? A zobaczymy po tej walce. Czy uda się tu wygrać? Tu teraz gram z pierwszym graczem. Chyba będzie ciężko, zobaczymy. Straszny tu bałagan, ciężko coś dojrzeć. Ale tak, będzie ciężko, więc przyda mi się tu dodatkowa postać na planszy, bo wtedy może uda się z nim wygrać. Także jest dodatkowe miejsce. Jeszcze jeden tank sobie wstawimy tutaj. Jest Syndra trzygwiazdkowa, to też będzie pomoc. Soraki jeszcze jednej do trzech gwiazdek brakuje. Dobra, no to jedziemy, będziemy się już zerować. Cały czas nic, a co by było jeszcze śmieszniejsze? Nie ma też Branda, nie ma też Nami. No tutaj widzę, że to nie ma najmniejszego problemu. Natomiast z tym pierwszym będzie problem, Bylebym tylko dotrwał do drugiego miejsca. Dobrze tu trafił. Tam jeszcze jest walka. O proszę, i tutaj przeciwnik tą walkę wygrywa. O, jest Nami. Spróbujemy tak. Teraz przedmioty by się przydały dla niej, no ale było gorąco wcześniej, więc już je rozdałem. Jest Soraka, ale nie zdążę na trzy gwiazdki, kurczę. W tej rundzie niedobrze. Zabrakło mi sekundy dosłownie. Nami puszcza świetne ulti, o ile zdąży puścić, które zabiera damage i stunuje dodatkowo wszystkich, więc no... Porządne wzmocnienie. O, jest tarcza, dobrze. Więc poleci jeszcze raz, tak jest. Okej. Czyli tu jak widać mamy porządnie. Poszło. Okej, gdzie jesteśmy teraz? Co my tu mamy? Łza, różdżka. Dobra, weźmiemy łzę po prostu. Nami dostanie łzę. Glacial mi tutaj niepotrzebny, bo to mi daje plus jeden glacial postaci.
No, dobra, teraz czy mi się tu opłaca go brać? No nic, spróbujemy. Czy raczej nie uzbieram, ale... Niestety nic. Dobra, zobaczymy jak nam pójdzie. Czy Nami nam tu pomoże w walce? Jeszcze dostała tarczę, więc fajnie. Jeszcze przydałoby się double cast, chociaż ona nie jest magiem, nie jest magiem, bo tylko magowie dostają podwójną szansę, tak. No ale i tak mocno pomogła, i tak mocno pomogła. Także trzymam się jeszcze. Trzymam się jeszcze. To jest postać, która dopiero jest szansa na 7 poziomie tutaj wylosować. O koszcie 5 monet, więc na początku nie jest łatwo, a nam cały czas Natilius by się przydał. Teraz już praktycznie tylko na Natiliusa poluję, ewentualnie na Nami, żeby do dwóch gwiazdek doskoczyć, ale... Nic z tych rzeczy. Niepotrzebnie już odświeżałem ostatni raz, bo Natilius kosztuje 3 gwiazdki, mi zostały 3 złota, mi zostały 2, więc to ostatnie nie było potrzebne. Tutaj mamy jeszcze Mystic, Soraka jest Mystic i Nami jest Mystic, więc jest kolejny bonus. Plus 40 Magic Resistance, więc też dobra rzecz, bardzo przydatna rzecz. Jeśli nic złego się nie wydarzy, to... Mogę nawet wygrać tą grę. Czyli Nami nam tutaj bardzo dobrze pod sam koniec podpasowała i wygrałem grę. Jak widzisz, wygrałem grę, a sam początek był ciężki. Był bardzo ciężki, no bo byłem na samym dole. 8.37 życia tylko i było naprawdę niełatwo. Ale z racji tego, że nikt nie szedł w tą kompozycję postaci, co ja, co zresztą tutaj widać, nikt nie szedł w magów, Ocean's magów, więc miałem tutaj łatwo uzbierać 3 dwugwiazdkowe mocne postacie i mimo ciężkich początków, niełatwego też środka gry, to late game, końcówka należała do mnie i udało się wygrać. Jak widzisz, tutaj promoted Silver 3, gdzieś tutaj cały czas lawiruję między Silver 4, Silver 3, bo to są dopiero moje początki. Dzięki i do zobaczenia w kolejnej grze.